Halo Przemku, tu wóz transmisyjny z rezerwatu Rządowice. Czy mnie słychać, Przemku? Czy ty też widzisz to, co ja? Przepiękną przyrodę przede mną. 519 do zobaczenia. Rezerwat Rządowice. 241 hektarów z kawałkiem. 10 lat młodszy od Trębaczewa, bo z 1968 roku. No jest tych hektarów sporo, także jest i kilka siedlisk roślinnych. Ja sobie ten filmik nagrywam w takim olsie, ale jadąc wzdłuż wioski Rządowice można zobaczyć, że jest i łęk. A i jest tutaj bór mieszany. A wszystko to wielkiej, przepięknej urody. Jejku, mokro. Gdyby tu było jeszcze troszeczkę wody, to ja byłbym po kolana w bagnie. A tak, w taki suchy rok jak ten, chodzę suchą nogą. To kolejny nadpilicki rezerwat. Ten teren kiedyś zalewany, teraz zagospodarowany działkami rekreacyjnymi. Nad samą Pilicą ludzie mają domki. No ale te kilkaset hektarów zostało i niech trwa. Wyszedłem sobie kilka metrów wyżej, tabliczka. No i wzdłuż rezerwatu taka droga, która no przepięknie się nadaje na wycieczkę rowerową. Gdzieś tam mignęły mi znaki zielonego szlaku. Będę sobie próbował rozszyfrować, gdzie ten szlak, dokąd, skąd prowadzi i co można jeszcze na nim zobaczyć. Niedaleko wioska Rzeczyca, niedaleko Inowłódz, niedaleko Spała. No wszystko to tereny, na których działał major Hubal. I jeżeli ktoś spędził kilkadziesiąt lat mieszkając na ulicy Hubala, to brzmi to dla niego i rezonuje ta nazwa Hubal gdzieś głęboko w głowie i też w sercu. Zaczyna się w suszy i są brzozy, są sosny, prześwitują jakieś młode jodły. Ekstra. Przepiękny rezerwat Rządowice. Do zobaczenia.